zbyt wesoły początek dnia. Nie mogę jakby spodziewać. Mam pierwsze reakcje. Chyba najlepszy matcha, jaką kupiłem w Japonii. To też jest zajebiste. Mi się podoba. Co ci mnie nie pasi? Wążek sierota. Byliśmy w Lidlu i byliśmy potem na takim małym ryneczku, żeby kupić rzeczy, których nie było w Lidlu. Rzodkiewki, nektarynki, wykupiliśmy banany do owsianek, czosnek, napoje od Misty. One normalnie są za jakieś 7-8 zł, teraz było na przystanie za 2 i kupiliśmy i te latte, i matcha. Będziemy testować. Kupiliśmy też mleko i mleko kupiliśmy głównie do maczy i do płatków. I szczerze mówiąc, ja normalnie byłam osobą, która piła tylko mleko roślinne, ale ostatnio jakoś, jakby nie wiem, mam wrażenie, że mi nie smakuje i nie będę się po prostu męczyła. Przyprawę na kurczaka. Ja już wpierdałam do wszystkiego, co jem, także hummus z czarnuszką, bo w sumie uważam, że jak nie ma co się jeść, to zawsze, wiecie, hummus, chleb, pomidor i macie po prostu jedzenie. Ostatnim razem kupiłam tortellini ze szpinakiem i teraz mamy z pomidorem i z mozzarellą, wiecie, takie na obiadek, to jakieś warzywka i... jajka, płatki po drugą cenie miejsc, w ogóle nawet nie było tych oryginalnych miejsc, także byłam tak mega podekscytowana. To są makaroniki i one są w 6 smakach. Kosztowało tylko 15 zł, w miejscu, w którym ja pracowałam, jeden kamień kosztował 7, także myślę, że całkiem dobry styl. Taki chleb z ziarnami słonecznika. Kadzidło, w sumie nie mogło się obyć bez szparagów, to akurat było na promocji za 10 zł właśnie na takim małym ryneczku, który mam koło domu. I kupiliśmy też truskawki, 9 zł za kilogram. Urban nie było żadnych ubrań, ale znalazłam taki Burn After Writing, ale wydaje mi się, że to jest coś w stylu takie zniszcz ten dziennik. Są tematy do pisania właśnie o swoich emocjach, także pewnie będę sobie tutaj coś knuła, bo ostatnio jakoś tak nie mam weny do pisania swoich emocji, bo myślę, że są takie trochę za ciężkie, a to będzie taki, wiecie, dobra rozgrywka przed startem. Spodenki z Uniqlo. To są bardziej gacie męskie, ale dużo lasek na TikToku mówiło, że one super wyglądają jako shorty, także zaraz je przymierzę i zobaczymy, czy sorry warte hype, bo kosztują dosłownie 50 zł, także myślę, że nie ma co. Nie wyglądają najgorzej. Nie są najgorsze. Ja bym powiedziała, że to jest zestaw małego dentysty Opalescence. Jak coś, to nie jestem dentystą i nie polecam wam tego robienia samemu w domu, bo ja też tego nie robiłam, nie wiem, jakie to będzie miało skutki. Jest ciężko, także zaczniemy od maczy. Ogólnie ten kubek wczoraj mi się pobił i miałam go mniej niż tydzień, nie zdążyłam nawet z niego wypić. Wiecie, w spokoju maczy, piłam z niego, że tak się twierdoły, bo czekałam, aż przyjdzie mi puder z maczą, prawda? I pobiłam go, robiąc matcha na kubę i uznałam, że mi po prostu kupię ten kubek jeszcze raz. Niż ten jest może nawet minimalnie większy, ale może mi się wydaje. Jest chwilkę przed 8, ja mam egzamin na 11, także zabieram się za ostatnie powtórki. Ogarnęłam się. Mam całkiem dobre przeczucie do tego egzaminu, chociaż nie wiem, czy wiem jakoś tak ultra dużo. Na pewno trochę się uczyłam. Muszę zajść i do Primarka, i do Rossmana, bo takie, wiecie, moje niezbędniki, które mi się pokończyły. Wszędzie jest bałagan, trzeba wyrzucić śmieci, trzeba zepsuć kurze, trzeba odkurzyć, trzeba zebrać ubrania. Ja mam ogólnie całkiem spory salon i ten cały salon jest zawalony ubraniami, które ja wzięłam od Kuby, które Kuba tutaj przywlókł, które muszę spakować. Tego jest tak dużo. Też wiecie, ja w tym mieszkaniu jestem, nie, ja w tym mieszkaniu bywam, myślę, że to lepiej brzmi. I tutaj zazwyczaj jest mega czysto, bo ja tutaj jestem na jedną, dwie noce w tygodniu. I tym razem, teraz jak są tutaj dwie osoby, ja faktycznie tutaj też jestem na dłużej i przepakowuję się z Krakowa do Warszawy, potem z Warszawy do Turcji, no to jest trochę tego bałaganu i muszę się po prostu nim zająć, żeby nie było, wiecie, jakoś tragicznie. Całkiem przyjemne rzeczy do zrobienia na dziś, także myślę, że sobie poradzę. Wyglądam jak mokry szczur, ale najlepsze uczucie po wysprzątaniu całej chaty. Nie mam podstawki do kadzidła, tak, także wrzucam to po prostu do dyniczki i mam nadzieję, że mój kwiatek, nie wiem, nie dostanie jakiegoś totalnego pierdolca.
Mamy dzisiaj matching outfits. Zakrywam paluchem. Typu metro na rynku. Kuba wziął tropical lemoniadę z matą. Masz miłkę? Lawendowa była lepsza, ale to też jest okej. Miałam dzisiaj średni humor i Kuba uznał, że trochę mi go poprawi. I zabrał mnie na pączki i na matcha. Jesteśmy teraz w Łazienkach i będziemy sobie spacerować. Trochę większa bomba, ale nadal bez bomby. Dzięki. Okej, spróbuję tego z matcha i biała czekolada, bo mnie bardziej ciekawi on. Ja ci bardzo zrobię zbliżenie na twarz. Nie, no dobra. Dobra? Tam są małe kaczątka. Ja oczywiście, księżniczka chciała wyjść na spacer w szpileczce. I co? I teraz mnie bolą stopy i muszę zdjąć te buty i siedzieć jak po prostu debil w parku z gołymi stopami.